pieniędzy. A ja w tym momencie opuszczam zajęcie, jeżeli pani na mnie podnosi głos, gdy ja zadaję po prostu proste pytanie w celu, żeby załatwić zrozumienie pani wymaga. Drodzy Państwo, tak nie będziemy współpracować. Państwo nie nadają mi warunków. Ja jestem nauczycielem i Państwo nie będą w ten sposób ze mną współpracować, że ja będę wyznaczać, w jaki sposób egzamin ma wyglądać. A tu Państwo będą jakieś dyskusje prowadzić. Panie Radosław uważa, że jest jakimś moim kolegą. Absolutnie. Tak to nie będzie wyglądać, Panie Radosławie. Zgłosimy to na uczelnię, jeżeli tak to ma wyglądać. Proszę Panią, mimo wszystko uważam, że no, reakcja Pani była troszkę przesadzona. I absolutnie, jeszcze raz mówię, jeszcze raz. Wyrażam się do Pani do prowadzącego poradnika. Czy Pan rozumie, co ja do Pana mówię teraz? Proszę mi to powiedzieć. Proszę się nie odsypać. Czy Pan rozumie to polecenie teraz? Czy nie? Absolutnie nie będziemy w ten sposób dyskutować. Absolutnie. Nie jest pan moim kolegą. Absolutnie. Absolutnie. Jeżeli pan będzie w ten sposób ze mną dyskutować, drogi panie Radosławie, pan jest przedstawicielem całej grupy. Cała grupa zostanie wezwana dyscyplinarnie do pani dyrektor i to nie będzie tak wyglądać, drodzy państwo. Mamy nauczanie online, jest egzamin online w ten sposób, który ja wyznaczyłam. Absolutnie! Nie będzie pan dyskutował! Do zobaczenia! Absolutnie! Nie będzie to tak wyglądać. Ja coś mi się tu panu chyba pomyliło w tym momencie. Ja jestem pana nauczycielem, pan mówię to panu, a pan ma nie dyskutować, a pan dalej dyskutuje. Panu się coś pomyliło tutaj. W ogóle nie podoba mi się współpraca z tą grupą. Są państwo nie, po prostu nie chcą państwo ze mną współpracować. To jest, ja zgłoszę sobie to na uczelnię, bo to tak nie będzie wyglądać. Absolutnie. Bo tutaj studenci ze mną dyskutują i to też się nie wtrącaj! Nie wtrącaj się do moich zajęć! No i dobrze. Absolutnie. Nie będzie się. Ani ty, ani oni nie mają się wtrącać! Wyjdź stąd! Wyjdź stąd! Wyjdź stąd! Tak, słucham. Ja bym proponował zrobić 10 minut przerwy, żeby emocje opadły. Drodzy Państwo, proszę mi wytłumaczyć, jaki tu jest problem w tej grupie, bo ja tego nie rozumiem. Pan Radosława, żeby nie dyskutował, pan Radosław dalej dyskutuje. Ja tego nie rozumiem. Panie pan minister, możemy zrobić 10 minut przerwy i połączyć się za 10 minut? Tak, drodzy Państwo, o 12.40 jest test. Proszę, można sobie wtedy podejść, zacząć rozwiązywać test i po godzinie już sobie zobaczę. Od 14.10 proszę się podłączyć. Będziemy mieć drugą część zajęć, czyli praca w grupach. Już wtedy proszę się podłączyć i będziemy sobie dalej współpracować. Test już jest, będzie dostępny od godziny 12.40. Proszę sobie zaraz rozpocząć ten test.